Można już w tej chwili chyba powiedzieć o niej, że rzeczywiście jest kultowa, bo ma teraz w ogóle swoje drugie życie. Powrócił serial Brzydula, ogromny sukces. No i tak sobie pomyślałam, czy gdyby na przykład Niania miała opcję powrotu bądź kontynuacji, to czy widziałaby tam siebie pani? Pytanie, czy widz widziałby Nianie bez Karoliny, bo to jakby tu jest gdzieś najważniejsze. Wydaje mi się, że no, ten serial bez tych czterech bohaterów no już nie byłby tym serialem. To tu jednak stworzyliśmy taki team, który jest nie do podrobienia po prostu. I to tak naprawdę doceniłam to po latach, jak teraz gdzieś tam widzę powtórki i oglądam. Bo jak pracowaliśmy nad tym, to mówię, no, robimy tam serial po prostu, sitcom, kolejna jakaś tam rzecz w mojej karierze i nie myślałam o tym serialu jako o czymś, co będzie właśnie takie, no gdzieś tam mówi się o tym, że to już jest kultowe, tak? Ja nie lubię w ogóle tego słowa, bo jest jakby no, zbyt często uznawane, film wychodzi i właściwie już jak wyszedł, to już jest kultowy. No i kultowy jest coś, co po latach można powiedzieć, że się do tego wraca i wszyscy to kojarzą, więc można już w tej chwili chyba powiedzieć o Nianie, że rzeczywiście jest kultowa, bo ma teraz w ogóle swoje drugie życie, nowe pokolenia zaczynają to oglądać i kojarzyć. No pewnie, że gdyby ktoś wymyślił dalsze odcinki, no to z przyjemnością bym się z tym zmierzyła, ale no serial był na licencji amerykańskiej i zagraliśmy wszystko, co było napisane, a z tego co wiem, Amerykanie też tego nie będą kontynuować, więc marne szanse na powrót Niani.